Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Neutrala. to kolejny odcinek z Gry Shaykes and Fidget. Tym razem ciekawostka, jak zrobić taki kolorowy opis, jak ja tutaj mam, właśnie na S38 polskim. Co prawda, ja już to tłumaczyłem w którymś filmie, właśnie z S38, ale mimo wszystko dużo osób w komentarzach mnie pyta, jak to zrobiłem. Nie wszyscy też oglądają te filmy z S38, więc postanowiłem zrobić na ten temat osobny film, właśnie jako ciekawostkę. Więc tak, no jak zrobić taki opis? Jest to bardzo proste. Tak naprawdę wchodzą tutaj w grę znaczniki HTML, które Formatują tekst. Jeżeli ktoś nie wie, co to są znaczniki HTML, no to polecam sobie wpisać w internet, są one bardzo proste. jak zrobić coś takiego? W ogóle, jak to działa? Gdzie to działa? Może tak działa. To na pewno w opisie postaci, jak widzicie. Działa to też w opisie gildi. Jeżeli sobie tutaj klikniemy prawym na opis gildii to także możemy pozmieniać te kolorki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no tego tutaj akurat nie robiłem, ale wiem, że działa. I działa to także na czacie gildii. Nie wiem, jak, jak jeżeli chodzi o pocztę i tak dalej. Podejrzewam, że też działa ale nie testowałem tego. Jeżeli ktoś chce, to może przetestować i napisać w komentarzu. Na czacie, tak jak mówię, także do działa gildyjnym, ale nie polecam, bo jeżeli chodzi o czat, to tam jakieś błędy występują, zwłaszcza jeżeli ktoś da za duży rozmiar tekstu i tak dalej. Potem to trzeba odkręcać, więc akurat tam nie polecam tego używać, bo łatwo można czat gildi zepsuć po prostu. Ja już ten błąd zgłaszałem i pewnie to naprawią prędzej czy później, no ale mimo wszystko nie polecam, generalnie polecam u siebie w opisie to tego używać, no bo najfajniej to wygląda Ok, jak to teraz zrobić? Klikamy sobie na nasz opis, nawet możemy mieć pusty, możemy mieć coś wpisane, to akurat nie ma znaczenia. Klikamy sobie prawym. No i jak widzicie tutaj mamy to co ja napisałem, czyli tam W37 palady, S37 berserkę, link do mojego kanału i tak dalej i tak dalej. Dlaczego klikamy prawym? No bo na prawym możemy sobie te znaczniki, które tutaj widzicie ustawić. Tutaj jak widzicie, ich nie widać po prostu, ponieważ one jakby znikają po to, aby ten tekst sformatować na dany kolor, yy, na dany rozmiar i tak dalej. I teraz, tak, jakie są te znaczniki yy, takie najbardziej popularne? No ja tutaj, jak widzicie, używam size. Yy, zaczynamy każdy znacznik z znakiem mniejszości-większości, tak jak tutaj widzicie. Yy, no i jak widzicie, ja tutaj mam size, równa się 30, czyli sformatuj ten tekst, który jest po tym znaczniku. Yy, tak, aby on miał rozmiar 30. Natomiast poczekajcie, ja tutaj sobie jeszcze sprawdzę, bo tak się normalnie zamyka w tym HTML-u. I czy to coś mi się tutaj zmieniło? Chyba nie. Czyli chyba po prostu trzeba, jeżeli chcemy inny rozmiar przed jakąś tam inną linijką, to po prostu trzeba otworzyć nowy, nowy znacznik size i dać nowy rozmiar. W sumie to możemy od razu przetestować. Bo ja to też ustawiłem, tak wiecie, na szybko, żeby sobie żeby sobie to, o widzicie i to już jest po tym znacznik, tutaj jest rozmiar 30 a tutaj jest rozmiar 10 więc okej, okay. przed każdym trzeba po prostu ustawiać osobny znacznik na to wychodzi i tak takie najpopularniejsze znaczniki to jest tak size równa się 30 czyli po prostu rozmiar tekstu, no porówna się możemy dać dowolnie, możecie sobie potestować jaki wam najbardziej odpowiada B to jest pogrubienie czyli po prostu ten tekst jest pogrubiony możemy dać jeszcze I, I to jest pochylenie tekstu, o jak widzicie pochylił się. I co tak naprawdę myślę, że najciekawsze to jest to kolor. Kolor jest ja tutaj zapisuję w postaci RGB, czyli red, green, blue. Co to oznacza? No, możemy mieszać te kolory. FF to oznacza, że jakby red jest najbardziej nasycony, czyli po prostu kolor jest czerwony. Jakbym dał tutaj 0,0, a tutaj dał FF, to on byłby po prostu niebieski. Przepraszam, zielony, natomiast jeżeli bym na pierwszych czterech miejscach dał 0, a tutaj dał FF, no to ten kolor by był niebieski. Ja sobie dałem czerwony, bo mi pasuje pod awatarek, więc stwierdziłem, że czerwony będzie fajny. Są oczywiście inne kolory, też można te kolory mieszać. Tam są na internecie tablice z kolorami i tak dalej, więc możecie sobie po prostu przekopiować i ustawić. No, mówię, aby ustawić kolor, to musimy dać właśnie ten znak mniejszości. Kolor w nasię, no i kod tego koloru jaki nas interesuje to wszystko jest na internecie znaczniki też są na internecie nie wiem czy jeszcze jakieś inne oprócz tego i tutaj działają to możecie sobie potestować w każdym razie no tak to działa potem jak ustawimy to co chcemy klikamy ok no i jak widzimy tutaj ten tekst nam się ustawia na taki jaki chcemy a znaczniki są widoczne tylko po kliknięciu prawym właśnie na nasz opis w innym przypadku jest on po prostu sformatowany a ich nie widać tak jak, tak jak tutaj widzicie po prostu co tutaj więcej no na gildii to działa tak samo Klikamy sobie prawym na opis gildii i możemy sobie sformatować dowolnie ten tekst. Tutaj nie będę tego zmieniał, bo, bo nie ma to sensu. No na czacie działa tak samo, ale mówię nie polecam tego używać, bo, bo czat się często przez to psuje i po prostu potem to trzeba odkręcać, nie ma co. Teraz tak, druga sprawa, czyli pewnie to co was też zaciekawiło, czy jest to zabronione? Nie, nie jest to zabro zabronione. Pytałem jakby u oficjalnego źródła powiedzmy i na ten moment taka zmiana koloru opisów i tak dalej nie przeszkadza twórcom, więc bez problemu można tego używać, bo wiem, że też wiele osób pytało czy jest to zabronione, czy coś nie, nie jest, jeżeli by coś się zmieniło, to pewnie was poinformuję, ale wątpię z tym czatem pewnie to naprawią żeby tak to nie działało. I tak naprawdę to wszystko. Tutaj jeszcze możemy sobie popatrzeć na przykład Pluto ma o taki opis on tutaj ma na żółto sformatowany i taki troszeczkę większy. Generalnie tutaj widziałem, że ludzie się bawili, tym tutaj też o, widzicie tutaj ma tak Team Vive na na czerwono, taki duży i tutaj generalnie coś tam napisane w opisie, wszystko inną czcionką i tak dalej, więc uważam, że jest to naprawdę inną szcionką, innym kolorem ściągi. Więc uważam, że jest to ciekawe, ciekawie można właśnie ten opis urozmaicić. To by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się, że się wam podobała taka ciekawostka. Jeżeli tak, możecie zostawić kciuka w górę, możecie zostawić komentarz, wbijać na Discorda dla widzów i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję raz jeszcze za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!